Marzona Kawa, dzień dobry. Czas na Teleekspres na deser. Czas na wizytę świętego Mikołaja. Dlatego w programie sprawdzimy m.in., czy listy dotarły do adresata. Dokąd trafiają listy do świętego Mikołaja, nawet takie bez znaczka i adresu? Wiele z nich do Srebrnej Góry na Dolnym Śląsku, gdzie działa największe w Polsce biuro listów świętego Mikołaja. Mają tam teraz pełne ręce roboty, bo nadawca każdego listu czeka przecież na odpowiedź. Świąteczne tradycje stanowią o charakterze rodziny i są jej integralną częścią. I nie inaczej jest w przypadku jednej z najniezwyklejszych familii na świecie, brytyjskiej rodziny królewskiej. Wśród jej zwyczajów była w przeszłości świąteczna pantomima, którą jako dziewczynki wystawiały królowa Elżbieta i jej siostra Małgorzata. Stroje, które wówczas nosiły, można teraz podziwiać na zamku w Windsorze. Rekord rekordu rekordowi. Teraz będziemy odmieniać to słowo przez przypadki, bo będzie mowa o tym, co się dzieje na naszym rynku sztuki współczesnej. A na nim rekordowy ruch, rekordowe obroty i rekordowe wyceny. Padła najwyższa kwota wylicytowana za obraz i zarazem dzieło sztuki. Zaczęła tańczyć, mając zaledwie 3 lata, a wszystko za sprawą bajki. Karolina Olszewska z Dębicy tak się roztańczyła, że wygrała pierwszą edycję You Can Dance Nowa Generacja. Jakie ma plany na przyszłość? Posłuchajmy. W naszym cyklu Piękna Polska pokazujemy Państwu niezwykłe miejsca w kraju. Dziś wybieramy się do jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Jest to największa jaskinia Sudetów i jedna z najgłębszych w Polsce. Czas zajrzeć do naszej deserowej kuchni. W jednej z warszawskich cukierni posłuchaliśmy wskazówek, jak przyrządzić idealną polewę, by nasze świąteczne wypieki wyglądały i smakowały spektakularnie pysznie. Smacznie, z zapachem piernika w tle kończymy ten program. Mi pozostaje życzyć Państwu przyjemnego oczekiwania na przyjście świętego Mikołaja, a za tydzień wrócimy o tej samej porze. Do zobaczenia!